Dzień dobry, cześć, czołem witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, a dzisiaj jest Joszelka w garniturze i Ren w liściach. O, dzień dobry. No, co, dzisiaj The Forest? Tak. Okej. To jest mój garniak, skoro też go brałem. No właśnie, no, nie wiem. Przebrałeś się. Skrzywdziłeś się chyba ostatnio. Musisz go mieć gdzieś w strojach. Dokładnie. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, bo ogólnie kwestia wygląda tak, że musimy dzisiaj pójść do krateru. Fajnie by było tam po maczetę skoczyć. Krater. Ale żeby tam wejść, no to najlepiej będzie chyba tam wskoczyć, nie? A żeby skoczyć bezpiecznie, no to chodźmy może po paralotnie. Ostatni zamyka drzwi, pamiętajcie. Dobra, to wyjdźcie, ja was dogonię. Dobra, spoko. Okej, no to ciśniemy. Robię. Wow. Co ty tam robisz? Hell's Kitchen. Ale to wiesz, że tam masz ten zawieszony mięsiwo, który możesz zjeść z wieszaka bezpośrednio. No, ale ten. Ja dzisiaj mam taką dietę, że dzisiaj muszę upieczone. Dieta, pieczone. Cud, okej. Okay. Okej, okay, dobra, spoko. Muszę po prostu. Rozumiem. No, tak wiecie, jak jest. Dobra, okej, okay, no to w takim razie co? Wiem, że jesteśmy w lesie, ale... Jakby co, to lecimy tak mniej więcej na przyszczał tam do kontenerów, czyli to jest mniej więcej gdzieś w tym kierunku. Duży, no, oni też biegną. Subskrybują. No widzę właśnie. Kurczę, czekaj. Kucnij, ziomek, kucnij. Tam jesteś, ziomek. No. O co ci chodzi, ziom? Dobra, to zbudujmy tutaj tratwę w takim razie. Ren najwyżej popłynie pod Rena. Tak? No dobra, to ja się tutaj no porozglądam. Bo to nie ma sensu teraz tyle biec. Tutaj zbudujemy, o. Dobra, no to wrzucaj, no, zapodaj. O, super. Dobra, wsiadaj. Siedzę, znaczy stoję. I płyniemy po Rena. Ren już chyba tam przy kontenerach jesteś, nie? No mniej więcej. Okej. Okay. Dobra. My tak musieliśmy zbudować tratwę, tak? No tak, oczywiście. Chyba. Joszelka, patrzysz w lewo, patrz, tam dzikus jest jakiś na tym. A? No Ren u góry. Aha! Dobra, Ren, dawaj tu. Skacz do nas. Skacz do nas i płyniemy. Jestem czerwony. Dobra, o. Nadal jestem czerwony? Tak. Znowu to samo. Znowu normalnie się zsuwasz. Zajmujecie całe miejsce na tym Titaniku. O, lepiej. Dobra, teraz jest dobrze. Okej, okay, więc tak, kontenery są po lewej stronie, więc teoretycznie mniej więcej powinniśmy płynąć tutaj gdzieś w prawo. O. I wypatrujcie oczywiście deski. Deska? Dobrze. No, takiego właściwie, no, takiego czegoś pływającego. Tak, była tu jakaś... Są jakieś wysepki. Tak, i tutaj gdzieś właśnie jak płynę na... Przed nami powinno coś być, teoretycznie za chwilę. Bo jakaś... My tu już nie zalama. Byliśmy? Jakaś... Jest, o, widzę dechę. Jest. Nie, tu nie byliśmy. Nie byliśmy. Mieliśmy być, ale... Mieliśmy być, ale nie zdążyliśmy. Czasem ten nowy się skończył po prostu. Tak. A to nie jest deska, zobaczcie, to jest... Nie, to jest deska. To jest deska, co ty okay. chcesz? Dobra, żegnałem was. Hop, widzimy się. Ej, czekajcie, chyba nie założyłem sobie... Tak zielony. No, akwalungu nie założyłem, teoretycznie powinien się sam założyć, moim zdaniem, no ale... Tak jak zwykle sam się zakładał, tak teraz się nie założył. Nie przejmuj się. Okay. Nie przejmuj się, tylko się utopisz. No nie? No ale wyłaź ze mnie! To ty byłaś we mnie. Dobra, to jest dziursko. Ty byłeś. Prawda. Ja jestem grzeczny. Dużo nagi, wyłaź stamtąd. Ja teraz wpływam dopiero. No i mogę wyjść, bo coś mi łapie za nogę, no halo. Dobra, tutaj tędy. Ta jaskinia powinna być raczej taka malutka. Co to jest? To sobie u góry wypłynę. To są jakieś plany do zbudowania... Wieży? Tak. Nie. Nie wiem. To plany do zbudowania... Nie, ciężko mi powiedzieć do czego. Pawlo wieży, już patrzę. Chciałeś powiedzieć. Pawlo wieży, tak. Teraz na dół. Wieży Pawlowa. Czekaj, no nie widać za bardzo. Kusi zeskoczyć, ale... Kruszaczki, dobra, szybko zerknę na plany w takim razie. Tak, to będzie wieża. Do zbudowania wieży właśnie. Wieża Paweł. Ogólnie 317 kłód, co? I 22 te... grubo, ogólnie rzecz biorąc. Czekajcie, muszę zapalić sobie tutaj. Bo długo się zjeżdża. Co ty mówisz, poważnie? No. Dobra. O, faktycznie długo się zjeżdża. Mówiłam, że idę tędy, a tutaj... Ja, u nas tak to zrobili. A tutaj zaraz będę na dole. Przedszkole, ewidentnie. Przedszkole tu było, no. Wesołe przedszkole, mówicie? O, i plany. Co tu tak zimno jest? Weź ktoś tu odpala ognisko albo coś. Tu jest jakaś lotnia. Plany, tak, paralotnia, to po co przyszliśmy właśnie. Pterodaktyl. Przy okazji strzały weźcie, bo tutaj strzały są powbijane.
po co mi strzały? Ja nie strzelam. Jest napisane, że nie wiesz, mogę tak, lecimy, uderzyć, jak lecimy tam do tego krateru, to mogą się przydać. Łapy. Dobra, słabe łapy. To zaraz lecimy stąd. Tak, teraz wychodzimy. Teraz wychodzimy. Tyłem. No przesuń dzięki się! Czemu, dzięki czemu nie zapomniesz, co widziałeś, no nie? Jaszalka, jestem w tobie, widzę twoją brodę. Chyba nie wiem. A ja widzę jej napis u góry. Ej, Iren też jest. Ej, wszyscy w trójkę wchodzimy jednocześnie. Ja jestem Jaszalką teraz. Nie, ja widzę okulary Irena. Ja ej, bez jaj. Aż tak co? Się wam śpieszy? No bo zimno ile mi ja jest. Ja mam rąk. Teraz co ja ci poradzę? Z tysiącem rąk. Ile tych rąk tutaj? Halo? Musimy jeszcze szybko zdążyć zbudować paralotnie przed momentem, kiedy będzie noc. Ktoś w ogóle podpalał mi rękę zapalniczką. No to ja prawdopodobnie. Bolało mnie. Do tej pory teraz mam ślady. Dobra, ogólnie płyniemy. W śladach w ogóle w głowie jeszcze, które zostaną. Co masz? Ślady w głowie? Tak, po podpaleniu mnie zapalniczką. Okej. Okay. Nie przejmuj się. Jestem jakimś mutantem? Nie przejmuj się, będzie dobrze. Dobra. Się wypływa się się. Aha, dobra, tutaj. No, właśnie popłynąłeś sobie dalej. Ja tam wpływam i tak, co jest? Nie mogę wyjść. Dobra. Ciekawa sprawa. Super sprawa. Pełne słoneczko. No i bardzo dobrze, właśnie o to chodzi. Dobra, to ja się teraz opalam na tratwie. Czekaj, tutaj hop. Wychodzę dobra. Spiralą. Czemu nie możesz... O, dobra, już wyszedłem, udało się. Idealnie. Dobra. Teraz tak, słuchajcie, teraz zawracamy. Teraz zawracamy i płyniemy bezpośrednio do krateru. Znaczy ja zakładam, że do krateru raczej nie wpłyniemy, ale podpłyniemy sobie przynajmniej na brzeg. Przygoda. Jeśli nalejemy tam odpowiednio dużo wody, myślę, że plan może się udać, ale to na minusów. Dobra, słuchajcie, bo dopływamy powoli do brzegu, więc myślę, że wyskakujemy już powoli i lecimy. No Ren, blokujesz całą łódkę! Klucho jedna ty! Co wyglądać na łódkę? O, mogę ją odpchnąć jeszcze, dobra, odepchałem ją. Dobra. Odpchnąć? Dobra, słuchajcie, lecimy, słuchajcie, przy kraterze zbudujemy sobie lotnię, tak myślę. Przepraszam, nie upluję się. Czy nie przy tym, przy kraterze? Przy kraterze tak, możemy. No bo to będzie pierwszy skok, to będzie od razu do krateru? Ogarniemy, czy nie? Grawitacja nas tam wciągnie pewnie. Można. Możemy w okolicach naszej bazy i krateru to zrobić, no nie? No to ewentualnie spróbujmy tak, że po prostu do krateru od razu spróbujemy i tyle. Ogarniemy temat, proszę was. Dobra. Na pewno będzie jakaś instrukcja obsługi na szybko. Tylko na razie pozbądźmy się może tych tutaj typiarzy. Chyba, że oni sobie przejdą gdzieś dalej. A wy co tu chcecie? No co i dobra. Ciepiesz. Dobra, ciachajcie szybko, ciach. Co ty? Biegnij. Dobra, ten leży. Dobra, ten pan już... No i co mnie leje? Człowiek maczuga, uwaga! Dawaj, tego do jaskini zrzucimy. Dobra, okej. Słuchajcie, w takim razie chyba gdzieś tutaj myślę, że będzie dobrze. Ja go zrzucam tu do jaskini. Ja już sobie tutaj ustawię w takim razie swoją lotnię. Gdzie ona tutaj była? Nie może. Glajderka. Chłop nie chce wpaść. Przy okazji tak się przydadzą nam tutaj te elementy. Gdzie to jest? A chyba musimy zbudować wszyscy sobie. Bo potrzeba tak, kilka skór potrzeba. Potrzeba na przykład też kości i potrzeba na przykład głowy, nie? Totalnie nie wiem po co, ale... Jest co robić. Gdzieś chyba przy końcu, wiesz? O. Tak, na samym końcu masz zakładkę, na sam ten krzyżyk. I jeden dalej glider. Aha! O, tutaj ładne rzeczy. O. Dobra, czekajcie, potrzebny jest... Kościół także dobrze, odrumne. Że oni tutaj byli. Weźcie sobie główki, lotnia. Bo potrzebna jedna głowa do tego. A ręce. Jeszcze ktoś tu biegnie. Czekajcie, muszę łapę wziąć. No. Przepraszam bardzo, my tu budujemy, nie widać? Tu się buduje się. Tu się działa, a nie lata i warczy po lesie. Właśnie. Czekajcie, tutaj cyk. Dobrze się, odpoczywaj. Cyk. No dawaj! To, o, dobra. Każę ci teraz. Okej, jeszcze kilka królików, patyków, kości jeszcze potrzebne będą. Więc myślę, że zdecydowanie tutaj machniemy sobie ognisko. Tak. Okej. Okay. Dobra. Patyki. Może ktoś dać patyki do ogniska? To się trochę ułatwi sprawa. No to moje patyki do ogniska wyglądają tak, że dałem jeden na dwa. Co wy na to? Tak, idealnie. Dobra. Dałem drugi. Mamy to. Tutaj.
Ja chciałabym kości jeszcze. No to najpierw trzeba spalić, nie? Wszyscy chcemy, o nie, zostały mi tylko $2 na tej wyspie. Nie wiem jak przed. Obiegnie kolejny tutaj dawca ten do tego. Do paralotni. Tego i tego też dawca tutaj kości. Spalimy i tego też spalę. Wszystkich tutaj spalę. Dokładnie. No kolejni przybiegli. Dobra, wydaje mi się, że widzimy się chyba za chwilę. Tak. Bo trochę nas zaatakowali trochę i tak, że tak powiem, musimy jeszcze pozbierać ten, więc. Dobra, to tak. Obrońmy się i zbudujmy. Dawaj, wstawaj. Zanim przyjdą kolejni. A mu hita dałem. Wow, 10 przybyło! Tenę. Hallo. Ja cię kręcę, ile tu w ogóle biega. Wiesz, ile lotni możemy zbudować? Dobra, moi drodzy, mamy piękny wieczór przy ognisku z bardzo dużą ilością. Większość już właściwie zebraliśmy. Tak. Był tutaj mały, fajny tłum. Mamy gotowe paralotnie, słuchajcie. Nawet klasa. Więc, żeby nie marnować czasu, słuchajcie, wlatujemy do środka. Co wy na to? Nie chcieliśmy budować jeszcze wieży? Co ty gadasz? Jaką wieżę? Do środka wbiegamy. I tak z wieży. No. No dobra. Dobra, tam macie swoje lotnie? Jak się tego używa? Właśnie nie pamiętam, ale tak zobaczymy. Pewnie skaczesz. Okej, dobra, gotowi? Nie. Ale dobra, właśnie nie wiem jak to ten. Teraz się żyje, najwyżej wczytanie sejma będzie. No, najwyżej tak. Jeszcze, ale jak to... Nie! Nie ruszaj myszką ani tam czymś, nie wiem. O, nic nie ruszaj, po prostu lecisz. Po prostu skoczyłeś? Okej, tak, po prostu skaczesz, S do góry, ogarniesz, tu bardzo długo się leci, więc... O, dobra. Tylko nie zawadźcie o nic. I wylądujcie na jakimś zniesieniu najlepiej, wiecie, bo tam powinny padająca być mutanty. Padająca joszelka mnie nie przekonała w ogóle. O, dobra, daj, nurkuję. Nie, ściana. Wow, ściana! Dobra, okej. Odbiłem się. Żyję. Również żyję. Ja też. Jestem na górce generalnie, chyba muszę pójść. Wow, mutanty! Ej, dobra, jak się wychodzi z tej lotni? Dobra, spoko, luz. Ona powinna ci sama wyjść. No, to wiesz, nie wiem. Dobra, spoko. Dobra, dwa mutanty padły. Tak, tam jest maczeta w helikopterze. Jeszcze jeden tu jest. Ja mam tu jeszcze mutanta. Dobra, spokojnie, dwa utopiłem automatycznie. Cuda. To, bo ja sobie chyba... Dobra, zanurkowałem. Okay. Dobra, tu lecę w górę, tu już biegnę do góry. W końcu mnie puściło. Okej, okay, tutaj są raz, dwa... jeden mutancior jest, tak? Jeden mutancior, tu jest helikopter. Okej, okay, ja biorę w takim czasie kuszę już. I spróbuję z kuszy tutaj upolować tego typa. Nic nie widzę totalnie. Jest już ciemno. Słyszę tylko, że sobie tuptają pode mną. Tak, pod tobą są, no. Wszyscy są pode mną. Ja ich nie widzę. Dobra, Ren, spróbuj tam ich dziabać. O, chyba coś dostał, ale jeden leży. Okej. Okay. Strzelam. Mi się sami zaraz... Kucnę sobie. Nie, bo oni tylko biegają, więc chodzi o to, że po prostu oni się sfokusowali na ciebie. Nas nie widzą, ale obrywają, nie? Dobra, mutant chyba padł. Więc myślę, że możemy teraz po prostu wziąć tylko maczetki albo coś i lecimy po prostu ich. Mnie uderzy. Bo nic więcej tu nie ma, nie? Tu jeszcze jeden jest, szary. Okej, dobra, schodzimy, chodźcie, zwalczymy ich tutaj szybciutko. No jeden już został. Uwaga! Tam dwóch zostało, tam dwóch zostało. Chciałbym tylko moje strzały. Byłoby super. Ja tam słyszę jeszcze mutanta. No nie, były chyba. Dwa chyba rozwaliłem, utopiłem się po prostu. Dobra, tu jeszcze jeden leci. Okej, mogę swoje strzały też? O, dobra. Ej, jeszcze jeden jest, faktycznie, słyszę go. Tak, mówiłam przecież. To co, jakieś szybkie ognisko w ogóle? Czemu? Ja marznę na przykład. Aha, nie, bo nie, trzeba biegać, wystarczy biegać. Jak będziesz biegał na shifcie, to nie marzniesz. Dobra, ale mam już ognisko. Dobra, to... Gdzie ten helikopter był? Tutaj, przed nami. Po lewej, no. Także możemy tu podejść. Nie wiem, czy ten... kurczę, nie wiem, gdzie jest ten jeszcze jeden mutant. Tam dalej był. Zaraz wskoczę sobie tylko na ten, o. Tu jest. O, maczeta.
No już mówiliśmy, że idziemy po maczetę do helikoptera. Zabieram. Ach, dobra. Ej, tu jakiś nowy ciuch, dawaj, już się maczeta. Krupię. Mam nie, maczetę. Nie, pokaż się, przebierz się. Dobra, joki, masz fajny garniar. Elegancki garniturek, no nie? Tam ja raz na pogrzeb był tam. No to ja też wezmę. Ja też chcę. O. To czarny, taki pogrzebowy. No. Teraz dobra. Jesteśmy facetami w czerni, nie? No, dokładnie. Idealnie. Dobra, kwestia wygląda tak, że jest tylko jedno wyjście stąd. Pod wodą tam jest przejście wyłącznie do jaskini już do końca gry właściwie. Gdzie potrzebna oczywiście karta. I też ją gdzieś tam pewnie zdobędziemy. Ale na chwilę obecną no to nie mamy innego wyjścia. Musimy po prostu pójść i wyjść przez jaskinię. Tak. Dobra. Mam jakiś problem generalnie. Czemu? Co zrobiłeś? Gdzieś na skalę i wpadłem między skałę. Okej, dobra, udało ci się. To dobrze. Żartowałem. No to co ty żartujesz? Nie wolno tak żartować. Dobra, to co? Chyba lecimy tędy tutaj, nie? Ten, otworzysz tam drzwi, Ren? Furtkę? To nie furtka, są te drzwi. Te drzwi nie trzeba było otworzyć z drugiej strony? Użyłem. O. Użyłem mocy, jak coś. Dobra. No, wszelki zostawił. Na wszelki wypadek został otwarty. Tak, wychodzą, tak żeby mutanty mogły nas gonić w razie czego. Chociaż ja nie zabierę kamieni, łobuzie. Dobra. Dlaczego tutaj jest tak ciasno? Ponieważ. No bo to jest to nowe budownictwo, słuchajcie. Nowe budownictwo. Pato deweloperka tak zwana. Aha. Dokładnie. A czemu jest tak nisko? Tutaj jest trochę wąsko. A tu jest ogólnie wąsko. No nisko, wąsko. Okej, tylko patrzcie pod nogi jak idziecie. Ja ogólnie idę powoli. Po coś tu leży? Uwaga. Zabawka. Zabawka. Dobra. Patrz jak ja idę. No. Okej, czekaj, tam na dół jakbyśmy zeszli później albo tutaj. Zostały nie wiem, czy tam trzy części jeszcze do tej zabawki. Dobra. Proszę ci, Oszel, ja zamówię na ten. Ten. O ilegro ci zamówię. O ilegro. O ilegro? Dobra, pasuje mi. To co, idziemy tam dalej, nie? Chyba, że na dół. Myślę, a na co tak. Na dole jest? Tam na dole? Nie wiem. Chyba nic nie było. To są linki. To no są linki, ale ktoś spadnie, chyba, żeby wejść na górę, wydaje mi się. Dobra. Dobra, idziemy. W ogóle już ściągnąłem, ten kryje się za drzwiami. Jak ty ściągnąłeś, jak ty byłeś zamknięte? No, o, słyszeliście? Miałem już otwarty. O, mutancior. Nic nie słyszałam. Kamyczki mam zostawić. Kamulki? A zostaw kamulki, dobra. Na co mnie bijesz? Można zostawić. Dobra. Dobra, idę po tego mutanta, bo jestem too fast, too furious teraz. Jero, na ile tych drzwi tutaj normalnie robili? Biega! A jednak nie. Co ty godasz? Tu jest. A masz, dostał jednego. Dobra, Jeszoka, poczekajmy. W ogóle ja mam zamknięte drzwi, co jest grane? No co ty gadasz? No poważnie, ja mam zamknięte te drzwi. I zaś muszę sam walczyć z mutantem. Jeszcze jeden strzał i powie... Drugi! U mnie są zawsze zamknięte. Widzisz, nie, dla mutantów też. A u ciebie nie przechodzi przez... No ciebie nie przechodzi, no, ale... No ciebie. No serwer. Nie przechodzi, bo ja mam zamknięte drzwi. Zbieraj. Także jak macie otwarcie, to rozwalcie go po prostu. No nie przechodzi. O, otwarło się! Jeszcze jeden drugi leży. Jest za drzwiami. Jest. Dobra, leży. Okej. Okay. Idealnie. Dobra, ej słuchajcie, ale to niesamowite po prostu. Haha. Wy normalnie widzieliście, że były otwarte drzwi? Tak. Okej. Okay. No tak, ja nawet strzelałem. Więc to jest świetna sprawa, słuchajcie, żeby grać z kimś, bo dzięki temu... właśnie wy nie podchodzicie, nie otwierają się drzwi, a tak to są otwarte. Taka sytuacja. Lajtowo. Dobra. Dobra. Gdzie dalej? Bo gdzieś tam. Dalej prosto chyba musimy jakoś iść, nie? Czekaj, raz tutaj dwa. Coś jest. W lewo albo w prawo można nie, było iść, nie? To jest tylko chyba. Ja proponuję, żebyśmy poszli w prawo. To jest do patrzenia. Proponuję chyba, jeżeli jest możliwość pójść w prawo, to w prawo. Chyba się nie da w prawo iść. Okej, ale tu chyba, widzę, że jest walizka. To prawo tutaj na dole. O, można się przebrać, ale to nie niekoniecznie. Się. Dobra, chyba jednak w lewo, panie. Czyli nie ma lewo, prawo, jest po prostu prosto. Lewo. Dobra. Tu jest jeszcze. No nie, czy nie. To jest tylko tutaj. Tak, tutaj trzeba chyba, tu chyba dynamit trzeba użyć, nie? Do tego. Chyba ją. Musisz wysadzić.
Dobra, ja zrobię, nie widzę niestety tutaj no, oznaczenia. Wyceluję tam, bo jest po drugiej stronie. Tak, ja tylko muszę stąd wyjść. Tak. No, tak. Dałem ci szansę. Kolejna kaseta. Dobra. Oczywiście od razu akwarium się założył, no bo teraz inaczej tak się nie da. Jak nie chcę nurkować, to mi się zakłada ten akwarium. A mi się nie zakłada, nie? Patrz, ha. Ja pływam na pieska. Dobra, idę w górę. Weź ten akwarium mi zdejmij, typie. Dobra, to już nie ruszaj się, bo się ściągnę. Dobra, bierzemy patyczki. Dobra, rozwal deseczki. Nie, dobra, ty rozwal ten. Ja rozwalić deseczki? Tak, bo nie chcę mi się zmieniać tej mojej tutaj piw-paw. Okej. Okay. Halo, dzień dobry, pup-pup. Dobra, możemy tutaj zjeść obiadek jakiś pewnie? No to akurat jadłodajnia jakaś chyba, tak, ewidentnie. Tak, jadłodajnia. O. A myśmy tutaj teraz byli. Teraz już pamiętam to miejsce. No. Teraz to tak, teraz już pamiętam. Tam, tak, i tutaj tam, był mutant, nie? Chyba tu jest wyjście. Były nawet dwa. Woda. Czyli tutaj, tak? Dobrze, tak? Tędy? Nie wiem, którędy, tam, ale tędy. Tam jest wyjście, tu jest wyjście, o tędy. Tutaj? No. Na pewno? Jesteś pewien? Dobrze, Ren, znalazłeś wyjście. O, piłeczka! Piłeczka, Ren, łap piłeczkę! Co? Że aport? Aportuj, dokładnie. Dobra, wyłazimy, słuchajcie. Pięknie, mamy dzień, zobaczcie. Super, cudowny. W ciągu dnia, jej! No. Blisko mamy chatkę. Taka sytuacja. Chata jest tam po lewej jakoś, nie? Tak. Jak widzę. Także słuchajcie, chyba na koniec odcinka lecimy do domu, co? Po na prostu. Na koniec odcinka i jeszcze, tak jest. Co? To jakaś babeczka przebiegła po prawej. Módl się. Uwaga na lochę. Módl się do mnie. Także tym sobie z tym kończymy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, papa! Już taka, wyłącz tą zapalniczkę, ileż możesz palić. Zostaw moją zapalniczkę w spokoju, ci nie przeszkadza, nie robi ci krzywdy. Dlaczego się znęcasz nade mną? Dzięki, że zostałeś do końca. Jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka, koniecznie obczaj go tutaj. Wystarczy kliknąć. Gdzieś tu w tym miejscu.